Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Krótkie ogłoszenie mam dla szachistów z Orzysza lub z okolic. Jest to piękna miejscowość na Warmii Mazurach. 24 stycznia ruszają ferie z szachami. Jeżeli ktoś ma ochotę, bardzo proszę. Wszystko będzie przypięte i w komentarzu będą wszystkie informacje. A jeszcze pragnę powiedzieć, że w tej miejscowości występują, organizowane są, nie występują, są organizowane świetne turnieje szachowe jednodniowe. W tym roku również taki ma się odbyć. Mam, na, mam nadzieję, że dojdzie do skutku i może się z niektórymi z Was zobaczę. A przy okazji, moi drodzy, zapraszam na turnieje właśnie do Orzysza. Dobra, przejdźmy do analizy partii, która no, ma miejsce w Tata Steel 2022. Gra Jan Krzysztof Duda. Jego przeciwnikiem jest bardzo agresywny arcymistrz Mamedyarov Azerbejdżan. no Lubię tego pana, lubię jego grę w zasadzie i ten styl agresywny, naprawdę dodaje takiej pikanterii, fajnej, szachowej, co może się kibicom podobać. Ta partia miała bardzo ciekawy przebieg. Tutaj się działo. No właśnie, nie chcę za dużo zdradzać, może przejdźmy do rzeczy. Partię tutaj mamy Jarow rozpoczyna ruchem D4, skoczek F6 zagrywa Duda, C4 posunięcie E6, skoczek F3, D5, skoczek C3. C5. Taka taktyka mała na pewno jest na najwyższym poziomie, że Jan Krzysztof Duda pewnie byłby tu z remisu zadowolony, grając czarnymi w obecnej sytuacji turniejowej, więc no sam kiedyś mówił, że czarnymi chce zremisować, białymi chce wygrywać. Taka jest taktyka na, 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 na najwyższym poziomie, ale jak się nadarzy okazja, to zawsze trzeba próbować wygrywać. Oczywiście, białe tutaj wybiły na D5, na co czarne odbijają zwyczajnie, przepraszam, najmocniej czarne wybiły na D4. Tyle pionów w centrum, można się, w centrum można się pogubić. Pionek na d4 i Hetman zbija na d4, w tym momencie pionek zbija na d5. Otóż w tej sytuacji chcemy zagrać skoczkiem na C6. Pionek izolowany myślę, że nie ma ogromnego znaczenia, jeżeli uda nam się go przepchać jeszcze dalej, ale to nie takie proste. Tutaj białe grają dosyć agresywnie ruch E4. Agresywnie i nie, to znaczy chodzi o to, że tutaj panowie są bardzo przygotowani w tym debiucie. To było widać, gdyż oni pierwsze jakieś tam, nie wiem, 10 czy 12 ruchów odklepali kompletnie, a potem dopiero troszeczkę się zastanawiali. W tym momencie po ruchu E4 Janek zbił na E4. Jeżeli skoczek by zagrał na C6 i atakował Hetmana, no. No to możemy tutaj związać tego skoczka. No i założenie w zasadzie jest podobne jak, jak w partii. Jeżeli byśmy wybili na E4, wymiana Hetmanów jest tutaj obowiązkiem: skoczek G5, atakujemy na F7, odbijamy na E4. Pozycja jest kompletnie równa, tak naprawdę. Podobnie było w partii. Jeżeli e, tutaj, jeżeli no, zagrały białe E4, no to Janek od razu e, wybił na E4. Wymiana hetmanów nastąpiła i skoczek G5 jest w zasadzie to samo, z tą różnicą, że goniec nie stoi na B5, a skoczek nie stoi na C6. I teraz e, następuje taki ruch. E, no właśnie, jak ktoś jest przygotowany dobrze, to wie, że taki ruch trzeba zagrać. E, taki ruch jak król, F, o, król E8 się dosyć narzuca, król E7 już mniej, ale te posunięcia są e, no po prostu słabsze niż to, co w partii. Ale kto by zagrał goniec E6? Jeżeli nie byłoby, nie byłoby wyjścia, to na pewno taki ruch e, byłby zagrany tylko, że kto o zdrowych zmysłach takiego gońca by tutaj podstawił podskoczka, żeby zepsuć sobie pionki w ten sposób oczywiście ten ruch jest najlepszy, jeżeli na przykład białe by wybiły pionkę na E4, to czarne wybijają skoczek wybija i dosyć forsowny szach, pozycja czarnych jest miodzio, to znaczy jest wyrównanie totalne bez żadnego wysiłku, a to jest już sukces w debiucie szczególnie na tym poziomie, skoczek wybił na E6 pionek wybił na E6, goniec zagrywa na G5 z opcją wybicia na E4, widzimy następny tutaj kolejne związanie, Do związania, na związania trzeba bardzo uważać, ale jest dosyć forsowny ruch, dosyć forsowny wariant, mianowicie H6. No i jeżeli białe nie zbiją skoczka, odejdą gońcom, no to będzie G5 i ten pionek zostanie zachowany. No więc wybić na F6, e, najmocniej, przepraszam, wybić na F6 można, ale jest jeszcze kolejny ruch wkrącony, czyli długa roszada z szachem. Król zagrywa na E7, aby być. Bliżej pionka, bliżej centrum. To, że blokuje gońca, to jest chwilowy tylko zabieg. Po wybiciu na F6, pionek wybija na F6 i Skoczek wybija na E4. Ok, pozycja na pewno na szachownicy jest u obu panów w zaciszu domowym. Analizy są pewnie poczynione jeszcze dalej. Janek w tym momencie zagrywa ruch F5 i Skoczek w tym momencie podążył na G3. Ktoś powie, dlaczego Skoczek nie zagrał na D6. Otóż moi drodzy. Ja nie potrafię tego Wam teraz wytłumaczyć, gdyż to wymaga głębszej i bardzo dokładnej analizy silnika, i się w tym nie zagłębiam. Ten ruch nie, nie jest oczywiście brany pod uwagę, atakujemy pionka, ale tutaj chyba szybkie wyprowadzenie skoczka, jakaś wieża B8, jakaś super aktywność, goniec G7, mogą dawać rekompensatę. Nie ja się w to nie zagłębiam, jeżeli ktoś ma ochotę. Poćwiczyć w tym wariancie, to bardzo proszę, lecz on jest dosyć taki jeszcze remisowy, aczkolwiek skoczek G3 został zagrany. I teraz zwróćmy uwagę na strukturę pionów, która jest kluczowym elementem przy takich wymianach. Pionki są rozszarpane, dwie wyspy pionowe, a tutaj wszystko się na tym skrzydle zgadza, ale to nie musi mieć ogromnego znaczenia w tym wypadku. H5. Ruch, który jest dosyć fajny. Dlatego że H4 jest możliwe, goniec zawsze ma prześwit na H6, wszystko trzeba liczyć, trzeba uważać. Ale ma gra swoje. On w ogóle nie patrzy na to, że ktoś mu może zagrać H4. I goniec C4 bardzo sprytny ruch, i teraz e, pragnę zauważyć, że, znaczy tak. Janek zagrywa skoczek D7 najlepszy ruch w partii, ale zwróćmy uwagę, co by było, jakby został zagrany ruch H4. Odnogi u mnie muszą być, także e, przygotujcie się na fajną, ciekawą rzecz. To będzie dosyć proste, bo te posunięcia, które będą wykonywane w tej partii, e, wszystkie odnogi one są dosyć forsowne e, i myślę, że nie są aż takie trudne, mianowicie. Znaczy teraz jest najtrudniejszy ruch, czyli wieża H na E1, czyli oddanie skoczka. Jeżeli czarne tego skoczka wezmą, bo tylko to biorę pod uwagę, to jest wieża E6, król zagrywa na F7, to bardzo niebezpiecznie wygląda, tylko że ta wieża, nie może jakoś odejść w taki sposób, żeby zdobyć jakieś materialne korzyści. Może zagrać na H6 z szachem od gońca, ale król na, na przykład król G8, pewnie, przepraszam, król G7 by się bronił, król G8 nie może. Wiadomo. No ale tutaj, w tej sytuacji po król F7 spokojne wybicie na G3. I po król G7 na przykład wieża mogłaby zagrać na D8, Goniec C5. Atak, próba rozwiązania się tutaj, wyplątania się z rozwoju figur. Po wymianie na h8 król by mógł wybić. Wieża e8, szach. To są naprawdę dosyć proste ruchy forsowne. Żadne skomplikowane rzeczy. Król g7. Tylko że zwróćmy uwagę, że jest figura mniej u białych w tym momencie, ale jest e, oczywiście tutaj związanie, na którym trzeba bazować. Goniec d5. Tutaj grozi wybicie i koniec partii. Dlatego też trzeba grać a5, żeby ta wieża miała swobodę. I po wybiciu na B7, wieża A7, wieża bije B8, skoczka i goniec bije F2. Ta pozycja jest względnie równa. Wydaje mi się, że remis byłby bliski, ale raczej to białe mają szansę tutaj te partie jednak wygrywać z uwagi na większą ilość pionów w tym momencie. Ten oczywiście padnie, będzie jeden pion więcej, różnobarwne gońce blisko remisu, ale jednak trzeba uważać. Dlatego też Janek zagrywa w tej sytuacji skoczek d 7. E, to śmiesznie brzmi, bo jest szesnasty ruch. Wariant poszedł do 25. I dlatego Janek w szesnastym zagrywa tutaj, żeby w 25. ruchu. No. Nie mieć gorszej końcówki, troszeczkę śmiesznie, trochę brzmi, ale takie są współczesne szachy. Kto dalej jest przygotowany, ten jest po prostu lepszy. Ale samo przygotowanie to nie jest klucz do sukcesu, oczywiście. Mówię to o trochę poziomie niższym niż te 2,700, powiedzmy 2,200 czy tam 2000. Ale dobra, to są takie tylko moje spostrzeżenia. Lećmy dalej. I teraz tak, w tej sytuacji król B1, bardzo ładny ruch, dlatego że schodzimy ze związania. Tutaj wieża mogłaby dobrze poszaleć. Skoczek zagrywa na E5, goniec zagrywa na B3, dalej. Kontrolując pole E6 i król F6. Król oczywiście zwalnia miejsce dla gońca, to jest bardzo ważne, to jest dobre miejsce dla króla. Zobaczcie, że tutaj Janek nie szykuje się z zamiarem grania pionkiem na H4. Wieża H na E1. Jak pionek oczywiście pójdzie, no to skoczek gdzieś tam odejdzie. No nie wiem, tutaj się przerzuci i będzie fajnie kontrolował, atakował, trzeba uważać. Wieża E8. Bardzo ważne posunięcie obronne. Trzeba bronić pionka, bo groziło na przykład F4 na ruchy wtrącone bardzo trzeba uważać. Goniec A4 a mamcie wieżo. Wieża zagrywa na 7 i znowu ten biedny goniec jest zablokowany, ale to jest bardzo chwilowy zabieg, naprawdę nie ma się co przejmować. Tutaj mamy zagrywa H4. Nie podoba mi się ten ruch. Raczej to jest taka według mnie, według silnika, może nie według mnie, ja się na szachach za bardzo nie znam. Silnik mówi, że trochę tutaj mm, słabo to wygląda. Dlatego że skoczek zagrywa na G6 i spogląda na gońca. Okej, okay. niby tak, wieża zagrywa na D4, tego pionka broni. Ja miałem wrażenie, oglądając trochę transmisję na żywo, że Mamediarow był taki nieco zrezygnowany. A, gram sobie partię, bo sobie gram, trochę mi się nie chce, a jak się uda, to fajnie, a jak zremisuję, to spoko, a jak wygram, to jeszcze lepiej. Tak jakby mu nie zależało troszeczkę. Może to wynika z tego, że bardzo dużo grał już w szachy w swoim życiu. Aczkolwiek, nie wiem z czego to wynika. W każdym razie takie sprawiało wrażenie. Wieża zagrała Hetman, nie ma już Hetmanów. Wieża C7, goniec wrócił na B3 za takim piona I pionek E5. I to już takie ruchy dosyć odpowiedzialne. Okej. Okay. Janek w swoim poście na Facebooku, bo też e, zwracam czasami uwagę na fajne rzeczy tam, co pisze, e, i było napisane, że Mamediarow powierza D8, a tak było w partii, zaproponował remis. Lecz e, w tej sytuacji, gdy zagrał wieżą na D8. No to Janek odrzucił, bo widział dla siebie pewną szansę i dobrze zrobił. Moi drodzy, w tej sytuacji lepszym zagraniem byłoby wieża d5, aby trochę tu kontrolować te pionki mimo wszystko i trzeba byłoby no nieco uważać. Otóż, po wieża d8 Janek zbił pionka na h4 i wieża zagrała na e8. Mamederow niby jakoś tam aktywnie próbuje działać, tutaj coś szarpnąć, ale skoczek wraca na g6 i wszystko broni. To się bardzo dobrze trzyma. Pozycja czarnych jest teraz lepsza. Zdecydowanie jest lepsza i to jest duży sukces. Um, no, znaczy sukces. No, jest błąd białych, więc czarne to dobrze na razie wykorzystują. Wieża zagrywa na E6, król G5. Oczywiście trzeba dosyć uważać na takie zagrania, ale tu król jest bezpieczny. W tej końcówce jest dobrze. Goniec zagrywa na C. Ok, jest atak na pionka. Trochę trzeba policzyć. Jednak Janek perfekcyjnie gra. H4 i tutaj od ręki Azer zagrał wieża E3. O co w ogóle chodzi? Zobaczcie, bo jak skoczek odejdzie, no to y, oczywiście tutaj może być różnie. Y, raczej bicie tutaj na F5. No, raczej jest słabe, bo jest po prostu y, wybicie na C2. Jeżeli byśmy zbili na C2 i król wybija, to wybijamy po prostu skoczka, dwie figury zawierza i tyle w temacie. Jeszcze są takie kwiatki pod tytułem Skoczek bije H4 w taki ruch wtrącony, to wtedy możemy nawet zbić wieżą na B2 z szachem i odbić tutaj skoczka i tyle w temacie. Jeżeli na przykład tutaj zbiłby goniec na F5, no to wybijamy na G3. I jeżeli goniec na przykład zbije na G6, no to zbijamy tutaj na F2 i partię. W zasadzie wygrywamy. No tutaj bardzo ciężko o jakieś dobre ruchy, na przykład wieża F1 to wieża C6 i wygrywamy po prostu materiał. Moi drodzy, po ruchu H4 wieża zagrała na E3, w tym układzie tutaj powieża E3. No właśnie, jest taki bardzo ważny moment w partii. Pytanie, czy można zbić na G3 skoczkę? Ten ruch jest zły. Dlaczego? Otóż, odpowiedź jest prosta. Wieża bije G3 z szachem, zauważcie, bisi skoczek. Król F4, dalej dajemy szacha, król musi wrócić. Wieża bije F5. Najlepsze chyba ruchy w partii mogłyby nastąpić. Król H6 i wieża bije kolejnego pionka, a tutaj związanie dalej istnieje. Nawet jak tu zbijemy gońca, no to jednak układ dwóch wież i dwoma, dwóch pionków w tym, w tym momencie byłby bardzo dobry. I na przykład po ruchu wieża G8 gramy F4. Są problemy. Tutaj bardzo ciężka sytuacja. Jednakże, Janek powierza E3, zagrał ruch E4. No dobrze, po tym ruchu zaraz zobaczymy, co by było, ale chłodna kalkulacja silnika podpowiada goniec G7. Niełatwe posunięcie. Dlaczego? Zwróćmy teraz uwagę, co jest po wybiciu, właśnie tutaj na F5. Otóż, jak skoczek zbija na F5, to w tym momencie wieża bije na C2. Jak skoczek bije na G7, to wieża bije F2. Niełatwo się to liczy, ale zwróćmy uwagę, nie musimy mieć figury więcej. Wystarczy, że mamy pionki więcej. I to jest w zasadzie koniec partii. Ten skoczek się tutaj zapultał. Kolejny pionek wisi. Ten pionek ma szansę iść do przodu. Skoczek świetnie współpracuje tutaj z królem. Dobrze wszystko jest bronione. Jeżeli w tej sytuacji goniec by zbił na F5, no to HG. Goniec mógłby zbić, oczywiście, na G6, to wieża H1 i daliśmy pięknego Mata. Pięknie by to wyglądało, lecz, no jak już wspomniałem, w partii poszło E4. Tutaj trzeba powiedzieć też, że Janek miał trochę mało czasu na zegarze i musiał szybko decyzję dobrą podjąć w dosyć skomplikowanej końcówce, mimo wszystko. Po ruchu E4 w tej sytuacji, no, Jarow nieco pomyślał i zbił na F5. Jest to ruch dobry ze strony białych, znaczy dobry w tej gorszej pozycji, trzeba to zaznaczyć. Król zbił i wieża z trójki zbiła na E4. Ok, najlepszy ruch w partii teraz to rzecz jasna: wieża bije C2. No, trzeba tego gońca zbić, bo on był bardzo niebezpieczny. Król wybił na C2. No i podsumowując tę sytuację. Są dwie figury za wieżę. Jest to duży atut, ale jest pionek mniej. E, niby niewiele, a jednak dużo. Następny ruch w partii, jak Janek wykonał, niestety nie był najlepszy, moi drodzy. Dużo się tutaj działo e, i z pozycji wygranej robi się pozycja taka niepewna, remisowa w zasadzie. Goniec C5 jest to słaby ruch. E, słaby ruch e, dlatego, że zaraz powiem dlaczego, ale należało zagrać wieżę H7. Na przykład. Dlatego że wieża się już robi aktywna. Goniec, mimo że całą partię stoi na F8, on w pewnym momencie może wyjść. Skoczek dobrze kontroluje i trzeba no, jakoś technicznie próbować grać. To się łatwo oczywiście mówi, gra się trudniej, ale na pewno byłoby trochę lepiej. Goniec C5 jest słaby, dlatego że jest ruch G4. I tutaj Janek chyba ten ruch przeoczył, patrząc po minie, dlatego że jakbyśmy wybili na G3 w przelocie i pionek by wybił, powiedzmy wieża C8. No ta pozycja jest remisowa, tutaj się czarne nie mają czego obawiać absolutnie, mało tego, nawet przy jakiejś niedokładnej grze białych, tutaj czarne są w stanie wygrać. Wiem, że to jest dosyć trudne, bo pozycja jest trudna do wygrywania, mimo dwóch figur zawierze. To na, to na pewno jest trudne, ale możliwe teoretycznie, praktycznie może. W każdym razie, po ruchu g4 Janek postanowił grać na wygraną. Wola walki jednak jest większa i postanowił zagrać król na g5. Nastąpiło f4, dosyć szybko, forsownie. I teraz są dwie opcje do wyboru. Albo skoczek zbija na f4, albo król bije na g4. W zależności, czy chcemy zachować gońca na szachownicy, czy skoczka. Już tłumaczę. Tutaj Janek zbił skoczkiem. Jakby zbił królem, to wieża zbija skoczka. Król F3. Wieża musi wrócić i pilnować na przykład pola H1. I gramy H3. Prawdopodobnie ta pozycja zakończyłaby się remisem, bo tutaj nie widać wygranej dla białych. Mimo, że tu jest pion wolny, to nawet może być mały atut, bo nie ma szacha na przykład. Tak sobie to tłumaczę. Ale no, bronić się trzeba oczywiście. To nie byłoby takie proste. Goniec zawsze trochę pomaga. Wydaje mi się, że jakaś szansa by była. Trzeba się dokładnie bronić. No, Janek zagrał inaczej. Zbił skoczkiem na F4. Na co białe zagrały szacha wieżą z e6. Król zbił pionka. Wieża zbiła na c5. No i wydawałoby się, że pozycja jest wygrana dla czarnych, bo to się wydaje, że tu pionek po prostu szybko zasuwa. Należało grać h3. Janek jednak zagrał król f3. Niestety, ruch, który może się okazać błędem. Sprawdźmy jednak, czy h3 było dobre. Jeżeli h3 to wieża C4, tutaj atak na skoczka. Wieża F8, widzimy, że pionek już jest jedno pole dalej, to jest dobry znak. Wieża na przykład na E7, żeby tam męczyć. No to tutaj bardzo ważny ruch, ale to bardzo ciężki ruch zresztą, B5, żeby tak szybko tych pionków nie tracić i od razu gdzieś tam wieżę odpędzamy. Wieża mogłaby dać wtrąconego szacha, Krucha 4, wieża D4. Wieża F5, bardzo ładny ruch, który by bronił. Tu jakieś opcje zasłony, żeby doprowadzać tego pionka. Trudne szachy, trudna końcówka. Naprawdę jeszcze na krótkim czasie jest to bardzo trudne. Król na przykład D2, tak tutaj Zinik troszeczkę podpowiada, no to H2, na przykład król E3. I to prowadzi do forsownego remisu. Mianowicie, dosyć ciekawy remis. Jeżeli dorabiamy Hetmana, wieża bije F4, wieża bije F4, wieża H7. Król G5, bicie i na przykład wieża B4. Remis totalny, nie ma co dyskutować. Jednakże Janek zagrał Król F3, co się wydawało dobrym ruchem, zobaczcie, ale mimo wszystko tutaj wieża zagrywa na B4. Muszę przyznać, że Mamadiarow pokazał wielką klasę siły gry w takich pozycjach, bo to też nie jest tak łatwo grać białymi. Zobaczcie, wieże sobie poszły na to skrzydło, a tu jest uciekający pionek. W ogóle o co tutaj chodzi? Janek zagrał H3. No ruch niestety chyba błędny, co się wydaje dobry ruch, no bo chcemy szybko hetmana zrobić. E, tutaj skoczek G2 niby jest rekomendowany i jeszcze jakaś jest szansa, żeby te pozycje e, remisować. E, po ruchu H3 wieża dała szacha, król G4 i wieża zagrała na C4. Znowu jest to samo związanie. No na przykład ruch H2, no niestety chyba nie daje nic dobrego, bo wieżą zbijamy jeżeli król idzie na G3, no możemy dać szacha ewentualnie. Wydaje mi się, że ruch wieża F1 również wygrywa, dlatego że tutaj jak dorobimy hetmana, to na końcu zbijamy na B7 i pozycja byłaby wygrana. Trzeba by uważać, w każdym razie poszło inaczej i po wieża C4 wieża zagrała na F8 broniąc. I próbując doprowadzać pionka, jednakże białe wybiły pionka, i ta wieża już jest tu aktywna. Hadba zostało zagrane, wieża h7, król g3 bronić trzeba, i król b3. Janek poddał partię w tym momencie. Jest to, nie chcę powiedzieć, dobra decyzja, no poddał partię, dlatego że jest to przegrana pozycja totalnie. Nie ma jak się bronić. Tutaj grozi wieża C3, wieża C2, wieża C1. Ten pionek jest zatrzymany, nie ma co grać. Na przykład wieża E8 i tu powiedzmy wieża E8, i tutaj dosyć łatwa, wygrana jest po ruchu. Wieża bije H2, tak po prostu. Król zbija, wieża zbija. To końcówka bardzo prosta do wygrywania. Król jest odcięty, atakujemy pionka. Powolutku się tutaj należy zbliżać królem i pionkami maszerować. I tego pionka jak weźmiemy, to, to jest po partii. No cóż, może w tej sytuacji nie wygląda pozycja zbyt, oczywi... zbyt oczywista, że jest wygrana, ale jest. I nie widać tu za bardzo chyba odpowiedzi. Na przykład, jakby gdzieś tam skoczek potańczył, to zawsze ta wieża zagrywa na H4 i tego pionka będziemy zdejmować. Jakieś tam szachy to są tylko takie jednorazowe akcje. Tutaj powiedzmy wieża B8, król A3. Jeżeli wieża B8, no to tutaj mamy szacha i zdobywamy skoczka. więc taktyka na bardzo wysokim poziomie trzeba bardzo uważać. No cóż, niestety takie porażki bardzo bolą. Ja wiem, jaki to jest ból, chociaż. Janek, no niestety Mam nadzieję, że się podniesie Psychicznie po tej partii Ważne, żeby się nie załamywał Dużo partii jeszcze jest przed nami No cóż, tak to w szachach bywa Mieliśmy remis Potem była wygrana Potem znowu był jakiś remis, ale nie chcieliśmy remisu Potem znowu jest jakaś przegrana Wygrana To jest sinusoida Niestety taka przykra, że na końcu Ten wynik nie jest taki jak chcieliśmy No Janek chciał wygrać na siłę Niekoniecznie jego wola walki się chwali, i wiem, że długie zakończenie, ale muszę to powiedzieć, że właśnie przez taki charakter, że chce wygrywać pozycję, Janek ma szansę osiągnąć dużo w szachach. Już osiągnął dużo, a mam nadzieję, że jeszcze więcej tego mu życzymy. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego, cześć.